informacji na Chinach pomoże nam znaleźć odpowiedź na to pytanie. Przewodniczący. Przewodniczący, czy w imieniu dziennikarzy, czy w ogóle opowiedzieć o tym? Dzień dobry serdecznie. Chciałem opowiedzieć chwilę o swoich własnych doświadczeniach z iPadem. Zauważyłem, że przede wszystkim przestałem kupować książki w wersji papierowej. Zacząłem coraz więcej czytać na iPadzie książek, czy w iBooks, czy kupionych w Kindlu. I chciałem powiedzieć, bo ponieważ najwięcej książek w tych księgarniach w języku polskim i angielskim w wersji bezpłatnej, to jest klasyka literatury XIX-wiecznej, XX-wiecznej. W związku z tym najwięcej książek ściągniętych mam właśnie z tej klasyki. I odświeżam swoją znajomość. Przypominam sobie książki, które czytałem kiedyś, nie wiem, w szkole, w liceum, na studiach. Teraz czytam je od nowa. Jedną z książek, do której ostatnio wróciłem, jest Opowieść o dwóch miastach Charlesa Carola Dickensa. Historia innej rewolucji niż ta cyfrowa, którą przeżywamy dzisiaj. Historia rewolucji francuskiej. Pozwólcie, że przypomnę wam początek, ponieważ czytając te pierwsze wersy, tak naprawdę pomyślałem sobie, jak bardzo, jak niewiele się zmienia w życiu. To były najlepsze czasy, to były najgorsze czasy. To był wiek mądrości i wiek szaleństwa. To była epoka wiary i epoka zniechęcenia. To był okres oświecenia i ciemnoty. To była wiosna nadziei i zima rozpaczy. Właściwie o każdej rewolucji, także tej, którą przeżywamy my dzisiaj w mediach, moglibyśmy napisać to samo. Dickens mógłby napisać to samo, gdyby dzisiaj żył. Tematem dzisiejszej prezentacji zostałem poproszony przez Jarka i Pawła, żebym opowiedział, co tak naprawdę INMA dowiedziała się od swoich członków, wydawców gazet i portali z całego świata na temat tabletów. INMA rozszyfrowuje się jako International News Media Marketing Association, stowarzyszenie, międzynarodowe stowarzyszenie marketingu mediów informacyjnych. Mamy około 5,5 tysiąca członków na całym świecie. Mamy trzy siedziby w Dallas, Antwerpii i w New Delhi. Śledzimy od początku rozwój tabletów. Głównie dlatego, że nie tylko, że tak powiem, wydawcy sami pokładali wielkie nadzieje w tabletach, ale także wieścili wielkie zwiastowania. Znaczy, niewątpliwie mieliśmy do czynienia z ogromnym hype'em na temat tego, co się wydarzy. Steve Jobs jest często portretowany jako nie tylko jako geniusz biznesu, którym jest, ale właściwie ktoś, kto ociera się o Mesjasza, a właściwie Boga, czego się nie dotknie, zamienia w złoto. Jakiej tabliczki nie przyniesie, składa się ona z 10 przykazów. Tak było też tym razem. Oczywiście w momencie, kiedy Steve Jobs pokazał swój produkt, nie było innego wyjścia, jak tak naprawdę rzucić się w niego w całości. Wielu wydawców na świecie postanowiło natychmiast tworzyć swoje aplikacje. Po roku czegoś się nauczyliśmy. Po pierwsze, po roku widać, że na dziś tablet równa się iPad. Sprzedało się w ubiegłym roku około 20 milionów urządzeń. Tak naprawdę ponad 80% to były iPady. Pojawiają się inne urządzenia innych marek, ale w praktyce Apple, ponieważ pracował dłużej nad swoimi urządzeniami, ponieważ zapewnił sobie na przykład 80% dostaw ekranów dotykowych w formacie 10 cali na ten rok, dominuje na rynku i wyprzedza innych. To nie jest tak, że Apple jest w stanie utrzymać tę dominację. Niedawno miałem przyjemność oglądania nowych tabletów, które korzystają na przykład tablet Motorola, który korzysta z nowego systemu operacyjnego Google, specjalnie zrobionego pod tablety. To rzeczywiście jest znacząco lepsze doświadczenie niż te pierwsze tablety, które się pojawiły, nie wiem, pół roku temu. Natomiast wciąż jednak Apple po prostu poprzez jakby strukturę, jakby po pierwsze siłę swoją rynkową, po drugie liczbę aplikacji już dostępną około 300 tysięcy, z tego jakieś 70 tysięcy na iPada, wyprzedza konkurencję i utrzymuje sytuację na rynku.
To, co dowiedzieliśmy się, to dowiedzieliśmy się, że rynek potrzebował, przynajmniej jego część potrzebowała urządzenia do konsumpcji treści, a nie do jej tworzenia. I tu absolutnie się zgadzamy, że tablety w tej chwili nie służą do pisania wielkich artykułów. Apple stara się przekonać, że tak naprawdę nimi można coś, można na przykład edytować film. Ale jednak to nie są urządzenia do ciężkiej pracy, tak jak używamy, nie wiem, laptopu. Widać też, że aplikacje ewidentnie to są funkcje urządzenia, to znaczy to, co spowodowało wielki sukces smartfonów, czyli wielość aplikacji, które tak naprawdę uzupełniają funkcjonalność, taką podstawową funkcjonalność telefonu, to sprawdza się także w przypadku tabletów. Gdyby nie to, że można na przykład edytować film i kręcić ten film jednocześnie i połączyć się z dzieckiem przez Skype'a czy tak dalej, tablet tak naprawdę miałby dużo mniejszą użyteczność. Tablety także pokazały, że jeżeli zostanie opracowany łatwy system zakupu, ludzie są w stanie kupować. Mówimy o kupowaniu treści, mówimy o kupowaniu gier, kupowaniu aplikacji innych. Po prostu jest istotna kwestia tego, czy da się łatwo zapłacić, co do tej pory jednak może nie było doceniane w świecie na przykład internetu. Co dziś tak naprawdę wiem o iPadach? Tu mówię to na podstawie badań, które zostały opublikowane w ostatnim miesiącu. To są badania Nielsena, badania Forrester Research, badania Harris Interactive w Wielkiej Brytanii oraz badania Comscore'u dotyczące 5 największych krajów Europy. Ewidentnie widać, że iPad jest używany w domu, a nie w biurze. Jest używany raczej na sofie, przy stole, w łóżku na przykład, niż w ruchu, niż w metrze, niż podczas, nie wiem, siedzenia w poczekalni i tak dalej. Widać, że sytuacja, mówimy, kiedy wyobrażamy sobie człowieka z tabletem, z iPadem, powinniśmy sobie tak naprawdę wyobrażać człowieka leżącego w łóżku, opierającego się o bardzo wygodną poduszkę, który po prostu przez 2 godziny nawet non-stop bawi się tym urządzeniem. Takiego użytkownika powinniśmy sobie wyobrażać. I co więcej, powinniśmy zwrócić uwagę na to, że prawdopodobnie jest godzina 8 wieczorem, albo 9, albo 10, albo 11, albo nawet 12 w nocy. I to właśnie jest ten moment, kiedy iPady są najchętniej i najmocniej używane. Nieprzypadkowo najnowsza aplikacja Daily Telegraph ma specjalny tryb nocny, żeby wyłącza, nie jest czarny tekst na białym, tylko biały tekst na czarnym, dzięki czemu nie wali było, że żona może dalej spać. To, co jeszcze wiemy o iPadach, to to, że sposób jego korzystania jest inny niż na przykład z telewizji. Wiemy, że w jakiś sposób bardziej przypomina czytanie gazet czy czytanie czasopism, dlatego że absolutnie pochłania użytkownika. Użytkownik, który bawi się iPadem, pewnie ze względu na jego interaktywność, pewnie ze względu na to, że trzeba jednocześnie używać, nie tylko patrzeć na niego, ale także robić coś ręką, to powoduje, że w czasie korzystania z iPada korzysta się z iPada i koniec. Tak? To jest bardzo dobra wiadomość, jeśli mówimy o reklamach, tak? Gdyż człowiek jest skupiony na tym, co robi. Wiemy też, że w tej chwili we wszystkich badaniach, we wszystkich krajach widać, że większość użytkowników to są mężczyźni. Mówimy o proporcjach rzędu 60-40, 65-35% mężczyźni kobiety. I jest to urządzenie raczej dla ludzi dojrzalszych niż młodszych. To nie jest urządzenie, o którym marzą, może marzą, ale w każdym razie nie kupują go, nie używają go 15-latki, tylko raczej osoby w wieku 35 lat, 40 lat, 45 lat. Przeciętny użytkownik aplikacji prasowej w Wielkiej Brytanii ma 50 lat, 55 lat, czyli mówimy o ludziach dojrzałych, a nie młodzieży. Czyli też, kiedy wyobrażamy sobie tego człowieka, który leży w tej sofie, rozściera się, to właśnie ona, żonę raczej niż nie ma tej żony, czy ma, czy też. I raczej jest to mężczyzna, a nie kobieta. I raczej jest to osoba starsza niż młodsza. Ciekawe jest, do czego są używane. Znaczy, to, że to są mężczyźni i ludzie dojrzali, to oczywiście ma też ogromny wpływ na to. Ma to, że iPady są raczej droższe niż tańsze. Kupują je ludzie majętniejsi niż nie. Tacy, którzy mają po prostu. Tacy, którzy mają pieniądze, które mogą wydać na tego typu dodatkowy sprzęt w domu. Do czego są używane iPady? To jest najnowsze badania Nielsena. Pokazują, że przede wszystkim są używane do gier,
w dalszej kolejności do czytania książek, do słuchania muzyki, do robienia zakupów. Wiadomość, czytanie, lektura wiadomości, czy korzystanie z wiadomości, bo to nie mówimy tylko o czytaniu, tylko także o na przykład oglądaniu wiadomości na CNN. Tak naprawdę widać, że to nie jest podstawowa funkcja korzystania z tabletu. Znaczy jest inny kontent, który na tablecie jest szczególnie chętnie używany. Dlatego kiedy zastanawiamy się, czy iPady zmieniły wszystko w świecie wydawców, należy powiedzieć sobie, że nie zmieniły, ale warto zwrócić uwagę na to, że kilka innych trendów równocześnie z iPadami uwidoczniło się. Po pierwsze, naprawdę dzisiaj komputery są przenośne. Więcej sprzedaje się telefonów komórkowych i tabletów niż pecetów w ogóle. Tak? To znaczy, to jest istotna zmiana rynkowa. To znaczy, że ludzie po prostu inwestują w nowego rodzaju sprzęt. I kiedy mówimy o komputerach przenośnych, nie mam na myśli laptopy. Tak? Mówimy o smartfonach i mówimy o tabletach. Czyli że nasze telefony są właściwie małymi mikrokomputerami, na pewno dużo lepsze niż ten ZX Spectrum, który mieliśmy kiedyś. I co więcej, one w jakiś sposób zabierają, korzystanie z nich zabiera nam coraz więcej czasu. W niektórych grupach ewidentnie widać, że jeżeli ktoś ma w domu i tablet, i komputer stacjonarny, i komórkę, korzystanie łączne z tabletu i komórki zajmuje mu więcej czasu niż korzystanie z komputera stacjonarnego, czyli one rozpychają się te urządzenia. W jakiś sposób przyjmują rolę urządzeń, które są używane do wszystkiego, co nie jest związane na przykład z pracą. Po drugie, ogromną zmianą jest jednak internet bez kabla, a przede wszystkim internet komórkowy. To jest coś, czego sobie nie świadomiamy, ale właściwie możemy korzystać z internetu już dzisiaj wszędzie, w krajach rozwiniętych. To oczywiście nie jest jeszcze ideał. Ściągnięcie najnowszego wydania, nie wiem, Sunday Timesa po 3G w centrum Londynu zajmuje mniej więcej godzinę. W związku z tym to nie powoduje jeszcze, że korzystanie z tych wszystkich cudek, aplikacji itd., itd., itd. Nie robi żadnych problemów, natomiast ewidentnie jest to ogromna zmiana. Dużą zmianą są sieci społecznościowe, to jak to zmienia postrzeganie reklamodawców, jak to zmienia tak naprawdę zapotrzebowanie reklamodawców na zupełnie inny rodzaj kontaktu z klientami, ale zarazem jak to zmienia samych użytkowników, którzy potrzebują być ciągle online, potrzebują sprawdzić, co się dzieje u ich znajomych, to jest ogromna zmiana. Jednocześnie dochodzi do czegoś takiego, jak pojawia się nowa mantra, mówimy o zaangażowaniu, wydawcy stron internetowych zauważają, że co mi po tym, że mam milion unikalnych użytkowników, skoro 80% wpada do mnie na około 5 sekund i po chwili wypada. Co mi właściwie powie? Że może jakieś 20% moich użytkowników tak naprawdę generuje 80% odsłon, to są ci ludzie, którzy chętnie klikają w reklamy, to są ci ludzie, którzy chętnie robią zakupy na mojej stronie internetowej. Pojawia się nowa mantra. Na zachodzie wydawcy szukają pomysłów, jak mierzyć zaangażowanie człowieka, jak je wykorzystywać. Reklamodawcy żądają wręcz mierników zaangażowania, reklamodawcy żądają wymyślania takich kampanii reklamowych, które zwiększą zaangażowanie użytkownika w jakąś treść reklamową. Nowym trendem i w jakiś sposób wywołane przez tablety jest to, że dzisiaj praktycznie w każdym kraju mówi się o płatnościach za treści, nie tylko na tablety, ale w ogóle. Pojawiają się inicjatywy, żeby wprowadzać czy to jakieś systemy prenumerat, czy odpłatność za pojedyncze jakieś, nie wiem, wydania, powiedzmy, gazet i tak dalej. I to jest ogromna zmiana, która się wydarzyła w jakiejś mierze dzięki tabletom. Być może jest nawet ważniejsza niż same tablety. Jeśli chodzi o tworzenie aplikacji, właściwie można powiedzieć, że są trzy strategie wydawców na całym świecie i jedna strategia, która jest wyjątkowa dla gazet wertykalnych, biznesowych, sportowych czy innych. Chciałbym chwilę o nich opowiedzieć. Podam trzy przykłady, które są jakby w miarę nowe i są jakoś bardzo widoczne. Pierwszy model polega na tym, że wydawca postanawia przenieść właściwie cały swój model biznesowy po prostu na nowe urządzenia. To jest taki
To jest taki rodzaj zakładu. Co by było, gdyby pewnego dnia przestał wydawać swoją gazetę w wersji papierowej, po prostu ona będzie dostępna w całości na tablecie. Jak tego dokonać? Są różne pomysły. To wydawca El Mundo w Hiszpanii postanowił stworzyć jeden kiosk, który nazywa się Orbit, taka aplikacja, którą ściągamy na przykład na tablet, ale możemy z niej korzystać na wielu innych urządzeniach. Płacę jedną prenumeratę miesięczną, powiedzmy w wysokości 15 euro i prenumeruję nie jedną gazetę, ale prenumeruję 4 dzienniki oraz bodajże w tej chwili 8 czasopism, nie tylko należących do El Mundo. Pomysł jest taki, że po prostu oferta jest 3 razy tańsza niż gdybym kupował te pisma na rynku. Być może nie potrzebuję wszystkich, ale co ci zależy, skoro płacisz nie za dużo. Pomysł jest taki, że po prostu wszyscy zaczynają ściągać taką aplikację i czytają sobie co chcą. Tak naprawdę nie zmieniamy nic w gazecie, gazeta jest taka sama. To jest jakiś rodzaj PDF-a, który jest trochę bardziej wypasiony, tam pojawia się wideo i tak dalej, ale tak naprawdę to jest ta sama gazeta, którą znamy z kiosku, tylko że ona już nie jest w kiosku. Po tym jak zrobił ten mundo, za chwilę coś takiego uruchamia El País. Tak naprawdę rynek hiszpański będzie jednym z rynków, gdzie to zostanie na dużą skalę ten model uruchomiony. Podobne eksperymenty zaczynają się w innych krajach, na przykład we Francji gazety regionalne postanowiły coś takiego uruchomić wspólnie, należące do różnych wydawców. Jakie są pierwsze skutki? Pierwsze skutki są takie, że na szacowaną liczbę około 50 tysięcy tabletów w Hiszpanii wydawca El Mundo twierdzi, że ma około 20 tysięcy abonentów. To znaczy, to jest bardzo dobry wynik, jak na taką skalę rynku. Oczywiście, jeżeli porównamy to do sprzedaży gazety El Mundo, jakieś 350 tysięcy, no nie jest to powalające, tak? Ale jednak jest to jakiś ogromny wynik. Inna strategia, którą znamy na przykład z The Daily, ale wiele innych gazet się nie stosuje, to jest inny pomysł. To znaczy, że słuchajcie, jednak tablety to jest coś innego niż gazeta na papierze. Jednak trzeba to jakoś trochę inaczej wymyśleć, jednak trzeba by tę naszą treść jakoś inaczej podać. Być może nie da się całej gazety po prostu zmieścić do aplikacji, no bo jaki sens jest czytać, tak jak, nie wiem, 10 lat temu, po prostu ogłoszenia drobne, skoro wygodniej korzystać z wyszukiwarki, wygodniej jest wejść na stronę internetową do bazy danych, po cholerę mam przeglądać 20 stron ogłoszeń, tak? Więc to jest pomysł taki, żeby stworzyć aplikację, która w jakiś sposób przenosi wartości świata prasy w nowe otoczenie, do nowego medium, być może wzbogacając je o multimedia, o nowe funkcjonalności. Takimi funkcjonalnościami, które cieszą się niebywałą popularnością, są na przykład krzyżówki, które okazują się, że to jest jedna z najchętniej używanych funkcji w The Daily, w Daily Telegraph, w tych bardzo poważnych gazetach, krzyżówki, sudoku, tego typu interaktywne elementy. Te aplikacje mniej lub bardziej przypominają gazety w papierze, jeśli chodzi o ich wygląd, jakby sposób korzystania. To tak naprawdę jest wybór wydawcy. Są wydawcy, nie wiem, Axel Springer w Niemczech wierzy, że ponieważ ci czytelnicy to są właśnie mężczyźni, właśnie tacy bardziej dojrzali, to oni pewnie będą woleli coś, co bardziej przypomina papierową gazetę. W związku z tym te aplikacje są trochę bardziej przypominające papierowe gazety. Są inni wydawcy w innych krajach, którzy uważają, że to właśnie powinniśmy się otworzyć na nowe grupy odbiorców. W związku z tym te ich strony, nie wiem, New Zealand Herald bardziej przypominają właściwie taką stronę internetową telewizji jakiejś niż gazetę. Tak naprawdę nie zaobserwowałeś specjalnych różnic w efektywności, tak? To znaczy pewnie na tę chwilę przy tej wielkości rynku i dalej ta strategia jest tak samo równouprawniona. Zupełnie innym pomysłem jest taki pomysł, że być może gazety po prostu się nie da przenieść, takiej całej gazety nie da się po prostu przenieść na te tablety i że tak naprawdę należy zastanowić się, jakie funkcje spełnia dzisiejsza prasa i próbować te pojedyncze funkcje ubierać w szaty osobnych aplikacji, które powinny być na tabletach czy na komórkach uruchomione. To jest przykład, Fairfax jest duży wydawca w Australii, wydaje się Sydney Morning Herald. Oni po prostu postanowili uruchamiać taśmowo kolejne aplikacje, które przyjmują kolejne elementy gazety. Osobne aplikacje do sportu, osobna aplikacja do zdjęć, osobna aplikacja szukam restauracji, osobna aplikacja, nie wiem, chcę sprawdzić kalorie jedzenia oraz przepis kucharski jakiś. Tak? Zupełnie inny pomysł, jak do tego podejść. Pomysł
To się bierze z takiego doświadczenia w ogóle rynku aplikacji na komórki i na tablety. To doświadczenie mówi, że ludzie chętnie używają aplikacji, które mają jedną funkcjonalność, ale za to spełniają ją bardzo dobrze. Czyli zamiast budować taką aplikację, która tańczy, śpiewa, myje naczynia, strzyże dzieci i tak dalej, może lepiej zrobić taką jedną, która po prostu jak wystrzyże, to naprawdę nie zostaje nawet włosy. I osobną strategią, którą na dziś widać, że raczej używają ją wydawcy, zwłaszcza tacy takich wertykali, jak powiedzmy Wiadomości Biznesowe, Financial Times, to jest pomysł taki, w którym właściwie aplikacja staje się tylko częścią ekosystemu Financial Timesa. Pomysł jest taki, że w dzisiejszych czasach ja po prostu, jeżeli jestem zainteresowany najlepszymi wiadomościami gospodarczymi na świecie, zdaniem Financial Timesa, to powinienem po prostu zostać członkiem klubu Financial Timesa. I jak zostaję tym członkiem, to decyduję, czy ja chcę zostawić to na papierze, czy nie chcę, czy chcę na iPadzie, czy nie chcę, czy chcę mieć aplikację na iPhone'ie, czy nie chcę, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Właściwie to ja sobie decyduję, jaki kanał chcę użyć. Natomiast tak naprawdę liczy się tylko moja relacja z Financial Timesem. I nie jest trochę łatwiej to zrobić, po części dlatego, że są gazetą, są marką globalną, która jakby dla nich rynek jednak to jest te 18 czy 20 milionów tabletów, a nie kilkadziesiąt marek w Polsce. Po drugie, istotne jest to, że oni, ponieważ są marką globalną, i tak nie ma jak badać ich efektywności tego, nie? Znaczy nie ma jak badać ich czytelnictwa i tak dalej, tak dalej. W związku z tym oni po prostu sami tworzą standard badawczy tylko dla siebie, dogadują się to w ten sposób, że oni wymyślili sobie jakiś standard badawczy, korzystają z kilku firm badawczych na całym świecie, poprosili jakąś firmę doradczą typu PricewaterhouseCoopers o audyt, czy ten wynik jest prawidłowy, no i później ogłaszają, że no, z nami kontakt, niezależnie od tego, czy w papierze, na tablecie, w komórce, czy w ogóle nie wiadomo gdzie, to miało ileś osób, tak? I takie coś jest możliwe w przypadku marek globalnych, marek wertykalnych, takich, które mają bardzo dobrze zdefiniowanego użytkownika, a ten użytkownik jest gdzieś w chmurze. To są te główne strategie, ale oczywiście tak naprawdę jest tyle rodzi się pytań. Nie ma tak naprawdę nikogo, kto znalazł już, ten magiczny kamień filozoficzny. Tak naprawdę kluczowe pytania, które sobie wszyscy znają, oczywiste pierwsze pytanie jest, ile na to wszystko warto wydać. Ceny aplikacji na telefony na zachodzie w tej chwili przy tym obecnym, że tak powiem, totalnej gorączce, to są około 30 do 40 tysięcy euro. Ceny dużych aplikacji gazetowych, mówimy o dziennikach, nie o magazynach gazetowych, to są od 100 do 150 tysięcy euro za jedną aplikację. A o ceny aplikacji w Polsce mogą Państwo spytać naszych wystawców. Tak jest. Więc mówimy po prostu o jakichś koszmarnych pieniądzach, które są w tej chwili wydawane na, lub zostały już wydane na nowe aplikacje. Oczywiście niektórzy się ratują, Znaczy po prostu niektórzy po prostu wolą zatrudniać deweloperów, jest ich coraz trudniej zatrudnić, tym deweloperów jakichś nieustannych brakuje na całym świecie. Aplikacja New York Timesa powstaje w Finlandii, aplikacja New York Posta powstaje w Brazylii, generalnie aplikacja, nie wiem, norweskiego dana w tym postem powstaje także w Krakowie. Tak, znaczy generalnie każdy szuka jak może kogokolwiek, kto się choć zna trochę na tym iOS-ie i może coś tam na Objective-C i może coś tam zaprojektować. To jest ogromne pytanie, dlatego że te pieniądze nie mają prawa się zwrócić w najbliższym roku. Wiemy to, że nawet w przypadku największych czołowych wydawców jak News International, The Daily, 30 milionów dolarów włożonych w to. Tajemne informacje mówią o jakichś 20 tysiącach abonentów, to się nie ma prawa zwrócić w ciągu roku, dwóch, a może i trzech. Więc pytanie brzmi, czy warto aż tyle wydawać, być może mniej warto. Kolejna kwestia to jest, czy powinniśmy się skupiać na iPadzie i w ogóle systemie operacyjnym Apple'a, czy też szukać czegoś, czy jest jakieś życie.